ówczesny minister spraw wojskowych, generał Władysław Sikorski, w porozumieniu z szefem kierownictwa marynarki wojennej, kontradmirałem Jerzym Świńskim, zdecydowali na konferencji w Inowrocławiu 7 września 1925 roku o włączeniu do programu rozbudowy floty dwóch kontrtorpedowców. Stocznia Chantiers Naval Francis, Blainville, położenie Stępki, 19 lutego 1927 roku, matką chrzestną została żona ambasadora francuskiego Chłopowskiego Helena. Wodowanie kadłuba nastąpiło 10 lipca 1928 roku z kłopotami, ponieważ okręt utknął na pochylni, niezbędne było użycie holowników dla ściągnięcia go na wodę. Wszedł do służby 8 lipca 1930 roku, a został zatopiony 3 września 1939 roku.